Cześć, witajcie. Składana Motorola Razr 5G zadebiutowała ledwie wczoraj, a ja już dzisiaj mogę ją Wam pokazać i podzielić się z Wami pierwszymi spostrzeżeniami na temat tego nowego modelu. Zacznę chyba od ceny. Smartfon kosztuje niemal 6,5 tysiąca złotych, a właściwie jest średniakiem. Ma procesor Snapdragon 765G, oczywiście z modemem 5G, 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, niestety bez możliwości rozbudowy i to już mi się nie podoba. Do tego smartfon ma oczywiście jeszcze NFC i akumulator o dosyć skromnej jak na dzisiejsze standardy pojemności. Cena flagowa, a wnętrze jak widzicie takie średniopółkowe. Sęk w tym, że w przypadku tego modelu płacimy przede wszystkim za styl. To połączenie nostalgicznego kształtu telefonu sprzed lat z nowoczesnym, elastycznym wyświetlaczem i otoczką legendy. Jeśli nie będziemy traktować Razra jako po prostu smartfonu, a zaczniemy o nim myśleć jako o ekskluzywnym dodatku do stylizacji, o pokazowym gadżecie, taką cenę będzie nieco łatwiej przełknąć. O specyfikacji więcej dowiecie się z premierowego opisu w naszym serwisie, który macie podlinkowany pod tym filmem, a ja spieszę opowiedzieć, co mi się w tym telefonie podoba, a co podoba mi się trochę mniej. Może będziecie zaskoczeni, ale dla mnie najważniejszą zmianą względem poprzedniego modelu jest dodanie gniazdka na fizyczną kartę SIM. Tak moi drodzy, bo w polskich warunkach brak tego elementu mocno ogranicza uniwersalność telefonu, ja będąc w innych sieciach, no cóż, nie mogłem sobie go kupić, nie mogłem z niego korzystać. A teraz mamy i nano SIM, i eSIM. No i bardzo dobrze. Poprzedni model nie imponował też aparatami fotograficznymi. Były mocno przecierne. Teraz powinno być lepiej, bo otrzymujemy główny aparat 48 megapikseli z optyczną stabilizacją i 20-megapikselowy aparat do selfie. No i znowu jest progres, jest lepiej. Zdecydowanie nie podoba mi się natomiast pojemność akumulatora. 2800 mAh. Serio? Okej, no obudowa jest mała. Musieli to gdzieś zmieścić. Mamy co prawda w miarę szybkie ładowanie, 15 W, ale pojemności akumulatora jednak nic nie zastąpi. Cieszy natomiast mnie to, że zewnętrzny, pomocniczy wyświetlacz urósł. Ma teraz 2,7 cala i przyzwoitą przy tej przekątnej rozdzielczość 800x600 pikseli. Dzięki temu ekran jest wygodniejszy i po prostu bardziej komfortowy w użyciu. Umożliwia obsługę, przegląd powiadomień, odbieranie połączeń, szybkie odpisywanie na SMS-y, wygodne kadrowanie selfie, podgląd nawigacji, obsługę multimediów i parę jeszcze innych funkcji. Generalnie większość z tego, co można robić na normalnym ekranie normalnego smartfona. Podoba mi się to. Trochę mniej. Podoba mi się asymetria panująca wokół umieszczonego nieopodal tego zewnętrznego ekranu aparatu fotograficznego. Elementy sprawiają tam wrażenie takich trochę porozrzucanych i moim zdaniem w tak stylowym, w tak designerskim, szpanerskim smartfonie powinno to być rozmieszczone nieco lepiej. Zdecydowanie lepiej, a nawet bym powiedział, że znakomicie prezentuje się mechanizm zawiasu i duży wewnętrzny elastyczny ekran. To AMOLEDowa matryca o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 876x2142 piksele. Co najważniejsze, na ekranie nie widać wyraźnego załamania w miejscu, w którym on się składa. Co więcej, po złożeniu telefonu pomiędzy połówkami obudowy nie widać znaczącej przerwy, znaczącej szpary. Są zatem szanse, że nic tam nam po prostu nie wlezie. Mechanizm pracuje naprawdę fajnie, a producent zapewnia, że trwałość ekranu wyniesie 200 tysięcy złożeń. Przeliczając to w trochę bardziej przyziemny sposób, po prostu ekran powinien wytrzymać kilka lat i prędzej chyba ten smartfon nam się znudzi albo zestarzeje technicznie niż z tym ekranem coś się stanie. Ale oczywiście na temat odporności ekranu wolałbym się wypowiedzieć dopiero po dłuższych testach, bo na razie no to taki pierwszy kontakt, zatem może nie kategoryzujmy jeszcze. Mimo to w zasadzie w kwestii tego elastycznego ekranu i mechanizmu też jestem na tak, skrytykuję jedynie obecność notcha. Mogliby sobie już go darować. Ten gruby podbródek pod ekranem wybaczam, bo to stylowe nawiązanie do modelu z roku 2004. Ucieszył mnie również fakt, że nowy Razr jest odporny na zamoczenie. Ma powłokę hydrofobową, także nie musicie się obawiać deszczu czy przypadkowego zamoczenia telefonu. Oczywiście nadal nie można z nim nurkować, ale to wiadomo. O sprawne działanie urządzenia też jestem spokojny. Snapdragon 765G oferuje wystarczająco dużo mocy. Dodam, że Razr 5G ma niemal surową postać Androida, bo nakładka MyUX od Motorola jest bardzo lekka, bardzo energooszczędna. Wzbogacono ją jedynie o kilka praktycznych dodatków znanych już z innych telefonów Motorola, chociażby Moto Gesty. Podoba mi się również pomysł z przeniesieniem czytnika linii papilarnych z frontu na tył obudowy. Nie dość, że wygląda teraz lepiej, to jest po prostu wygodniejszy w użyciu, no i większy. Smartfon ma też oczywiście rozpoznawanie twarzy i to za pomocą obu aparatów. To też zapisuję po stronie zalet, a po stronie wad zapiszę to, że na razie w Polsce będzie dostępna
chyba najsmutniejsza wersja kolorystyczna, po prostu czarna, powiedzmy to wprost. Jaśniejsza srebrna i bardzo szałowa złota dołączą później. Oby. Czy nowy Razer 5G skradł moje serce? Trochę tak, chociaż gdyby był złoty, poszłoby mu pewnie lepiej. Na razie cieszę się z możliwości użycia zwykłej karty SIM mojego operatora, z lepszych aparatów fotograficznych i funkcjonalniejszego wyświetlacza zewnętrznego, no i oczywiście z tej ochrony przed wilgocią. Niezmiennie martwi mnie mały akumulator. No i ta cena. Niemniej, uważam, że o ile ubiegłoroczny model nie miał w zasadzie szans w starciu z konkurencyjnym Galaxy Z Flipem od Samsunga, o tyle tegoroczny już może śmiało powalczyć o moją uwagę z Galaxy Z Flip 5G. I to na razie tyle w kwestii moich pierwszych wrażeń dotyczących modelu Motorola Razr 5G. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!